Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika po Lies of P. Moi drodzy, w tym odcinku ruszymy sobie już do dzielnicy Malum. Aby dojść do samej dzielnicy Malum, będziemy musieli jeszcze przejść przez drogę pielgrzyma. Zobaczymy, ile nam to czasu zajmie. Jeśli będzie to względnie krótka podróż, to jeszcze zrobimy sobie przy okazji dzielnicy Malum oraz samego bossa tej lokacji. Jeśli nie, a podejrzewam, że raczej się nie wyrobię ze wszystkim, w następnym odcinku ukończymy całą tą lokację oraz pokonamy kolejnego bossa. Wiem, że te odcinki mają różną długość, niektóre mają 40 minut, niektóre mają ponad godzinę, ale po prostu nie chciałbym w jednym odcinku mieszać dwóch lokacji i z racji tego, iż faktycznie dojście do lokacji, w której znajduje się boss, zajmuje naprawdę mnóstwo czasu, to też nie zawsze dam radę ze wszystkim się wyrobić. Mam nadzieję, że przesłuchaliście płyty. Pamiętajcie, zawsze jeśli zdobywacie jakieś płyty, warto sobie je odpalić przy gramofonie. Na chwilę obecną mamy tylko płytę Feel oraz płytę Divine Service. Powoli będziemy zdobywać ich coraz więcej, no i niestety 6 bodajże płyt znajduje się w nowej grze Plus. Chcemy jak najszybciej nabić to całe człowieczeństwo, na ile tylko nam gra pozwala. Zanim ruszymy jeszcze do drogi pielgrzyma, to możemy pogadać z Sofią. Powinna mieć jeszcze jeden dialog. You're full of surprises. A puppet that keeps changing, keeps growing. I can feel a change in your ergo. Change is never easy. Look at me. A human trapped in the shackles of the past. I wish I was back in Krot before the petrification disease, before the disaster. Krot was a city of light, a city of joy. I wish I could go back, even just for one day. No i właśnie dlatego, że faktycznie zmienia nam się nasza postać, nasze ergo cały czas ewoluuje przez to, że mamy ten pierwiastek człowieka, to Sofia będzie coraz więcej nam dawać samego lore dotyczącego właśnie samej jej, czy też całego świata. Możemy wbić sobie parę poziomów, mamy troszeczkę jeszcze punktów. Podbijemy sobie potencjał na 15, możemy podbić sobie jeszcze zaawansowanie. Dobiję zaawansowanie 25 i potem jeszcze podbiję sobie witalność oraz potencjał, myślę, albo samą witalność do 20. Za resztę ergo można nawet jeszcze troszeczkę użyć tych fragmentów. 7 zwykłych, najmniejszych. Kupimy sobie troszeczkę kół zębatych. W tej lokacji naprawdę warto jest mieć ich nadmiar nawet. Mamy sporo przeciwników ukrytych. I po prostu z tymi kółkami będzie nam bardzo, ale to bardzo wygodnie ściągać ich uwagę. Jeśli mamy to załatwione, możemy śmiało teraz lecieć na samą arenę walki z arcybiskupem. Czyli ołtarz arcybiskupa. Zanim jeszcze ruszymy, moi drodzy, zmienię sobie łapkę, bo akurat faktycznie w tym miejscu linka marynetki będzie lepsza, sznurek marynetki. Wielu wrogów możemy właśnie ściągać do siebie. Jest kilku mini-bossów, którzy są wrażliwi na ogień, no ale wiecie, ja używam jednak samego sztyletu salamandry. On ma w sobie całkiem spory bonus do obrażeń od ognia. Wchodzimy do pomieszczenia, przechodzimy na lewo i zjeżdżamy windą na dół. Od razu przed samym wyjściem, po prawej stronie właśnie przy beczkach, przy skrzynkach, zgarniamy jeszcze sobie fragment jasnego ergo i wychodzimy na zewnątrz. Właśnie można było, wiecie co, światełko zapalić. Tutaj też nadal są bestie, nadal mamy tych właśnie te truchła. Ale na drodze pielgrzyma będzie też bardzo dużo nowych pułapek. Takich częstych przy właśnie przedmiotach jakichś. Mamy również nowy rodzaj przeciwników. Jest to właśnie taki pieseł. Tylko tym razem ten pieseł będzie całkiem irytujący, bo jeśli będziemy stać daleko od niego, to zobaczcie, może atakować nas takimi właśnie biczami z tych tentakli. Starajcie się raczej właśnie używać albo linki, albo po prostu przechodzić gdzieś tam na plecy, żeby was nie trafił tym pejczem czy tam biczem. Ale w sumie mamy pierwszy przedmiot, na górze zobaczcie, jest właśnie już pułapka pierwsza. Po lewej stronie będzie jeszcze jeden kumpel, możemy na początku go ściągnąć. No, a jednak nie wejdzie. Mlaczki. To zabijmy, odwróćmy się od razu. I tu mamy kobiecinę. A przy samej pułapki na niedźwiedzie znajduje się ampułka specjalnego oczyszczenia. I te pułapki również zadają wam obrażenia. Mogą również zranić przeciwników. I one będą właśnie w tej lokacji pochowane, gdzieś tam w trawie. Dlatego zanim przyjdziecie w jakąś lokację, rozejrzyjcie się na ziemi. Szkoda tracić zdrowia. Całkiem sporo obrażeń zadaje. W sumie możemy sprawdzić. Mamy jakieś tam jedną szóstą, siódmą paska i otrzymujemy przy okazji przełamanie. Idziemy dalej.
to już automatycznie dostaniemy nowy dialog od Jeminiego. Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Tutaj też możemy właściwie wrócić do poprzedniej lokacji, do samego księżycowego miasta. Tam również znaleźliśmy notatkę, w której mieliśmy informację o tym, że to właśnie w tym księżycowym mieście, czyli w tych takich właśnie dziwnych slumsach, jak to nam Jeminy w tym momencie odpowiada, powstał właściwie Krat. To tam wszystko zostało zorganizowane, to tam właśnie nastał ten cały przepych, ten cały rozwój technologiczny. Możemy przejść na lewo. Tutaj jeszcze, zobaczcie, mamy jeden nagrobek, na którym jest podświetlony jakiś przedmiot, ale zaraz obok znajduje się jeden Stargazer, który jest zarośnięty. Mamy jakiegoś zielonego ptaka, możemy kliknąć zbadaj, ale nic się nie dzieje. Nie wiem do końca, co to może być. Próbowałem właściwie zrobić wszystko poza materiałami. Po skończeniu samego Lies of P na streamach używałem każdego gestu, niczego nie dostałem. Nic nie można z tym zrobić. I raczej to może być coś na zasadzie właśnie Stargazeru do DLC. Mamy tutaj, zobaczcie, jakąś skarpę, na którą moglibyśmy ewentualnie wejść. Może właśnie ten Stargazer przeteleportowałby gdzieś nas tutaj na górę, albo w ogóle gdzieś jeszcze zupełnie indziej. Czy to będzie DLC? Nie mam pojęcia. Czy w ogóle wyjdzie DLC do Lies of P? Nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, jeśli udało wam się znaleźć jakiekolwiek wskazówki na temat tego samego Stargazera, śmiało możecie to znać w komentarzu. Wtedy sprawdzę i ewentualnie jeszcze przetestuję, czy właściwie pokażę wam na odcinku. Po lewej stronie jeszcze na nagrobku mamy list oraz jeden przedmiot. Kochane dziecko, które było błogosławieństwem dla swojej rodziny, niechaj spoczywa w pokoju. I otrzymaliśmy również znak uśmiechniętego królika. Wyryty znak uśmiechniętego królika pozostawiony na cmentarzu w grobowych slumsach w dzielnicy Malum. Uśmiechnięty królik to znak rozpoznawczy tropicieli. Stanowi swoistą przepustkę do niektórych miejsc. To jest bardzo przydatny przedmiot i on się zdecydowanie przyda dla każdego z was w późniejszej fazie gry. Z tym przedmiotem możemy wrócić do Pulcinelli w hotelu Krat. On nam dokładnie powie, co z tą rzeczą zrobić. Ale naprawdę warto to zebrać, nie zapomnijcie o tym. No jest to załatwione, możemy teraz przejść na lewo. Tutaj Stargazerów. W tej części będzie naprawdę mało, to jest praktycznie jeden, aż nie dojdziemy do kolejnej większej części. I tutaj mamy budynek. Z drugiej strony możemy otworzyć, jest to winda właśnie do późniejszej części samej drogi pielgrzyma. Też za ścianą już widać jeden przedmiot, jest to po prostu notatka. Idziemy teraz dalej, tutaj na górze, zaraz za skrzynkami zgarniamy awaryjną ochronę Jeminiego. Tutaj też możemy spojrzeć na dół. Mamy właśnie jedno truchło. Zaraz za nim, zobaczcie, za wozem znajduje się pieseł. To jest też pułapka. Ściągnijmy to oto truchło linką. I zaraz właśnie z zawozu wyskoczy pieseł. Koło pieseła zgarniamy księżycowy kamień nowiu. Teraz jeśli chcemy progresować dalej, idziemy na lewo. Możemy tą właściwie kobiecinę zabić. Okej. Okay. Tutaj dalej progresujemy. My na razie jeszcze przejdziemy sobie na prawo. I tutaj uwaga, będzie kilka pułapek. Nie wejdźcie w nie. W tym miejscu mamy jedną skrzynkę, ale jest to też pułapka. Jeśli spojrzymy się na górę, na drzewo, mamy właśnie jednego jegomościa. I po to są nam potrzebne koła zębate. Zabijamy i zgarniamy genialną broń, której sam będę używał, czyli kryształowo włócznie kwas. Ponownie jest to przedmiot, właściwie broń pod zaawansowanie, która ma początkowo skalowanie A od zaawansowania. To jest świetne, bo nawet właśnie na tą rękojeść tej włóczni możemy zakładać na przykład właśnie pałkę, głównie pałki, czy też głównie samego sztyletu i mamy znacznie lepsze skalowanie od zaawansowania. To jest świetne, to jest wyborne, zdecydowanie sobie to założę, ale jeśli chcemy ulepszyć jeszcze właśnie korbo zaawansowania, to potrzebujemy aż dwóch, bo wtedy skalowanie z A wchodzi na S. No i tak jak w przypadku właśnie samego sztyletu, mamy po prostu dodatkowe obrażenie od kwasu.
czyli możemy niszczyć broń przeciwnikom i ludzie są wrażliwi na kwas, jak i na ogień. Wracamy. Co? Nie dostałem obrażeń? Okej. Okay. Nie wiedziałem, że tak można dziwnie stópką ustać. Zaraz, czekajcie. Delikatnie. O, teraz dostałem. Coś musiało skasztalić. Tak czy inaczej, idziemy dalej. Zaraz przy tej beczułce po prawej stronie. Uwaga, pieseł jeszcze jeden z góry. Zgarniamy fragment sobiego ergo i jeśli tu przyjdziemy na lewo, to ponownie jest pułapka na drzewie. Możemy również zrzucić jego mościa. I zaraz obok niego zgarniamy ostrze piły. Przed nami znajduje się nowy przeciwnik. Jest to pan niedźwiedź, Yogi. I szczerze mówiąc, na waszym miejscu całkowicie bym go zostawił w spokoju. Przy niej nie ma żadnego przedmiotu, którego można by było zebrać. Możemy sobie go całkowicie ominąć, idąc tutaj właśnie dołem. Ja wam pokażę, jak się z nim walczy, co z niego leci, ale naprawdę zaufajcie mi, nie warto. Szkoda waszego czasu. Ani nie dostaniecie dużo ergo, ani nie będziecie mieli żadnych ciekawych dropów. To jest po prostu taka walka, która trochę przypomina walkę z runicznym niedźwiedziem w Elden Ringu. W praktyce, jeśli chcemy z nim walczyć, to bardziej właśnie staramy się cały czas odchodzić do tyłu. Jeśli zacznie krzyczeć, drzeć japę, to zaatakuje nas 4 razy i potem do nas skoczy. Możemy to baitować, wycofujemy się cały czas i kiedy mamy okazję, atakujemy. Nie ma sensu obchodzić go, moi drodzy, na plecy, bo on potrafi bardzo szybko się obracać. Poczekajmy, aż się wycofa, to nie jest dobre miejsce, żeby z nim walczyć, mamy tutaj pułapki zaraz za nami. No i możemy podejść, zaatakować, gdzieś się od razu wycofujemy. W ten sposób też właśnie będziemy go troszeczkę cheezować, bo on będzie się zwracał cały czas na swoją górkę. Powolutku dziabiemy go ile możemy i się wycofujemy. Jakiś silny atak jeszcze przy okazji. Bąk. Podpaliliśmy go teraz. Cały czas się wycofujemy. Dosłownie jeden ataczek max i się wycofujemy. Tak jest najbezpieczniej z nim walczyć. On jest strasznie nieprzewidywalny. Nawet ciężko jest go parować. Na dziwne ataki. Przeszarży zawsze, pamiętajcie, że sam końcu już do was skacze. Dostałem za niego 500 tylko ergo. To jest nic i mamy okrąg gwiazdy. Właśnie o to chodzi. To jest też właśnie jeden z najgorszych elementów Lies of P. Mamy wielu elitarnych przeciwników, z których nic nie leci i też jeśli chodzi o ilość ergo, nie warto. Jeśli sobie przejdziemy dalej, to zobaczcie, dosłownie w tym miejscu nic nie ma. To jest czysta górka, on by sobie cały czas tutaj po prostu patrolował teren. Nie musicie z nim walczyć, możecie przejść całkowicie dołem i go odpuścić. Przejdziemy sobie teraz na lewo. Zejdziemy na dół. Tutaj zaraz zgarniamy kanister ogniowy i uwaga, jest jeszcze pieseł. Idziemy dalej. Ponownie uwaga na pułapkę. Tutaj jest jedno trupo. Przy okazji jeszcze łańcuch. No i po lewej stronie jeszcze jeden pieseł. Tylko klasycznie, pamiętajcie, mamy dwie pułapki. Możemy podejść, wziąć jego uwagę. I on właściwie sam praktycznie się wykończy. Dobranoc. I z ciała zgarniamy fragment jasnego ergo. Możemy śmiało iść dalej? Tutaj mamy jedno takie małe bajorko. Jak widzicie, Jiminy już tam zaznacza, że jest tutaj gdzieś motylek. On właśnie się respina w samym środku tego bajorka. Ale jest to ponownie pułapka. Na dole, zaraz przed nami, znajduje się jedno truchło. Na górze jest jeszcze jedno i po prawej stronie w wodzie jest jeszcze jedno. Mamy trzy trucha w tym miejscu. Powolutku sobie będziemy wyciągać kołami zębatymi. Raz, żeby nie tracić estusów, bo nie mamy jeszcze ogniska. Warto było oszczędzać. A dwa, że będzie zawsze bezpieczny i motylek nam nie ucieknie. Kolejny koło zabawy.
koła zębate to jest naprawdę genialny przedmiot. Głównie dlatego, że w tej grze nasza postać rzuca na bardzo, ale to bardzo daleki dystans. I naprawdę można ciepać przeciwników z ogromnych odległości. I naprawdę, nawet jeśli kosztuje jedno koło zębate 100 ergo, warto to kupować. A jaka jest przyjemność oczywiście w powtarzaniu jednej lokacji, jeśli będziemy co chwilę ginąć, tak? I na środku fioletowy modelek. Po jego pokonaniu otrzymujemy kolejny księżycowy kamień Nowy Przymierza. Zaraz obok na ciele zbiornik Legionu. I po lewej stronie przy murku księżycowy kamień Nowy. No i ładnie, załatwione. Idziemy dalej. Teraz będziemy powoli wchodzić do wioski. Do grobowych slumsów. Na górze mamy jednego mocniejszego przeciwnika. On wydaje się być takim zwykłym truchłem. Nie do końca. Ma ataki furii, ma mnóstwo zdrowia, ponownie nic nie dropi i ponownie daje mało ergo. Ale zanim tam wejdziemy, na dole jedno ciało, z lewej strony jest jeszcze jedno i z prawej strony jest kolejne truchło. Powolutku będziemy klasycznie wyciągać. Na tamtego jegomościa sobie użyjemy jedno rzucane ogniwo, może nawet. Pięknie. Z prawej strony idzie kolejne truchło. Razem z Killoffem. W tego jegomościa rzucimy sobie ogniwem. Chodź tu, kumplu. Tak, jestem tutaj, chodź. Pamiętajcie, że elitarnych przeciwników też nie możecie przyciągnąć linką, więc jeśli zadajecie im naprawdę bardzo mało zdrowia w postaci obrażeń, nie przyciągajcie, bo to nie ma sensu. Możemy do nich doskoczyć. I w przypadku tego przeciwnika ponownie raczej staramy się baitować ataki i odsuwamy się do tyłu. Jeśli będzie atak furii, po prostu odbiegamy jak najdalej. Atak furii, odsuwamy się. Możemy zaatakować. 3, 4 i 5. Jednak nie, tylko 4. Odpalony. Jest tak twarde, jest niesamowite, jest tak wolne i jednocześnie tak twarde. Nie przez to, że po jego pokonaniu otrzymam ile ergo? 300, 342 i udało nam się magicznie zdobyć księżycowy kamień Nowy jeszcze. Normalnie byśmy dostali po prostu okruch gwiazdy. Szkoda gadać. No i dobra, teraz od razu wchodzimy i uwaga, po lewej stronie mamy jedno truchło. Od razu zabijmy, żeby mieć spokój. I od razu po lewej na ziemi fragment sobiego ergo. Po prawej stronie jeszcze w budynku mamy jeden przedmiot. Jest tam półka, odporność, atrybuty. I teraz możemy przejść na dach. Zanim tutaj przyjdziemy, moi drodzy, warto wspomnieć o jednej rzeczy. Tutaj, w tym miejscu, zobaczcie, mamy drabinę. Jest ona zamknięta, żeby ją odblokować musimy na górze nacisnąć przycisk. Nie szukajcie, nie martwcie się tym. Ja jak grałem po raz pierwszy na streamie, to starałem się właśnie znaleźć jakiś sposób na otwarcie tej drabiny. Rzucałem przedmiotami w nią, w ten cały słupek. Próbowałem wydumać cokolwiek, żeby to otworzyć. Nie da się. Tego nie możecie zrobić w tym momencie. Wrócimy tutaj dużo, dużo później, jak znajdziemy jedną notatkę. Po prostu o tym pamiętajcie i naprawdę nie stójcie tutaj, nie traćcie czasu. Idziemy na lewo. Teraz możemy śmiało wchodzić na dachy. Tutaj również będzie kilka pułapek. Tam na górze, zobaczcie, mamy jednego właśnie, jedno truchło. Na początku poczekajmy właśnie na babę. Teraz kumpel zeskoczy na dół. I tutaj, po lewej stronie, na belce mamy kolejny przedmiot. Poszukiwani, Bractwo Czarnych Królików. Przestępcza szajka czterech tropicieli. Oskarżenie o kradzież, napaść, naruszenie ciał oraz inne ciężkie przestępstwa. Ich kryjówka znajduje się w dzielnicy Malum. Zalecamy ostrożność, wkraczając na jej teren. Ale po prawej stronie mamy właśnie wycinek z gazety, jak mniej więcej wyglądają ci oto jegomoście. To jest kolejny boss. Kolejny boss oczywiście w dzielnicy Malum, z którym przyjdzie nam walczyć.
I tak, niestety jest to ponownie gang squad, czyli nie walczymy z jednym przeciwnikiem, a w tym przypadku akurat z dwoma naraz, zazwyczaj. Zobaczycie zresztą, w przyszłym odcinku z nimi zawalczymy. Nie lubię tego bossa, to jest mój najbardziej znienawidzony boss samego Lies of P. Idziemy dalej. Przejdźmy sobie teraz przez most i cokolwiek robicie, nie schodźcie teraz na dół. Nie bez powodu na dole, zobaczcie, mamy mnóstwo ciał dosłownie porozrywanych, mnóstwo też dookoła krwi. To jest pułapka. Te drzwi, one stoją tam tylko po to, żeby nabrać was jako gracza. Przejdźmy na razie przez most, tutaj mamy jedno truchło. Wow. Co ja robię? Pięknie, mamy księżycowy kamień nowiu. Idziemy dalej, tu nad nami zobaczcie, jest jeszcze jeden przedmiot. I to jest właśnie ta wieża, która prowadzi do Stargazeru. To jest ten cały skrót do ogniska. Przejdźmy na początku na lewo. Tutaj uwaga, z dołu wyjdzie jedno truchło, po prawej stronie mamy kolejne. Wow, zabrakło mi troszeczkę zasięgu. Schodzimy na dół. W tym miejscu mamy jeden przedmiot, jest to ścierniwo ognia i obok mamy tekst. Nawet zdezelowana chata może skrywać skarb. Dowiedz się, co spotkało chciwą parę. Otwieramy drzwi, wychodzimy na zewnątrz i na samym początku od razu wjeżdżamy windą na górę. Po prawej stronie przed samymi drzwiami możemy zebrać jeszcze notatki mieszkańca slumsów. Wszystko zmieniło się po tym, jak doktor rozprzestrzenił to niebieskie lekarstwo. Pochowałem brata, nawet nie wiem, czy to był mój brat. Kim jest doktor? Czyje niebieskie włosy nosi w swoje lasce? I ta notatka może dotyczyć dwóch osób. Pierwszą z nich może być sam Clark Shore, który wykradł właściwie ten przepis na to całe lekarstwo od alchemików, albo może to być jeden z alchemików. W tym przypadku może być właśnie to Simon Manus, o którym dowiemy się za jakiś czas. Ma w swojej lasce jakieś niebieskie włosy. Jeśli ktoś z was już przeszedł Lies of P, to mogła wam się zapalić właśnie lampka. To dotyczy oczywiście samej głównej w linii fabularnej. Na razie jeszcze tego nie będę spoilerował, ale rzucę tutaj właśnie imię samego Simona Manusa. I może to być właśnie jeden z alchemików, albo Clark Shore, czyli ktoś, kto wykradł receptury od alchemików. Ponownie wszystko sprowadza się do samych alchemików. Teraz możemy śmiało otworzyć bramkę. Mamy również Stargazer, możemy przy nim odpocząć. I wracamy raz jeszcze na dół. Tylko tym razem nie chcemy zjechać na sam dół. Przygotujcie się. Już w tym momencie właściwie możemy iść do przodu. Wychodzimy na półkę i po prawej stronie skarniamy księżycowy kamień Nowy Przymierza. Dobra, możemy schodzić teraz na dół. Pamiętajcie, że mobki się zrespiły. Więc na początku na moście. Teraz zabijemy tego dziada. I zanim jeszcze przejdziemy, moi drodzy, dalej, zejdziemy na dół, przejdźmy na dachy. Ci przeciwnicy również będą wam zaraz skakiwać na plecy, jak tylko zejdziecie na dół. Nie warto. Po prostu poczekajmy, wyczyśćmy tutaj resztę kumpli. Tu jedną właśnie kobiecinę, która stoi na dachu tego jego mościa. I teraz śmiało możemy zejść na dół. Tylko uwaga, tak jak wspominałem wcześniej, to jest pułapka. Teraz nikogo jeszcze za tymi drzwiami nie widać. Ale tylko tam podejdziemy i wyskoczy potężna całkiem bestia, taki Taurus demon trochę. Tylko 80 tysięcy razy szybszy. W przypadku tego demona chcemy bejtować atak z wyskoku. Jak tylko skoczy, przechodzi mu za plecy, będzie atakował szarżą trzykrotnie, a potem atak furii. Cały czas biegamy na prawo przy tym ataku furii. I potem możemy śmiało zaatakować go kilka razy. Skacze, idziemy za niego. Teraz obiegamy go sprintem na prawo. I po ataku furii możemy go atakować silnie, na przykład kilka się jeszcze szybkimi. Jeśli macie sztylet, to nawet go zdążycie zestumować. I ponownie się wycofujemy i czekamy, aż do nas skoczy. Przechodzimy za plecy znowu. Raz, dwa, trzy. Atak furii. Silny atak. I szybkie. I znowu się wycofujemy. Czekamy na skok. Za plecy. Raz. A.
Okej, to było ciekawe. Trochę się zakręci. Znowu czekamy na skok. Za plecy. Uwierzcie mi, testowałem to 50 razy, zawsze działało, teraz nagle zaczął odwalać maniany. Okej. Pal, stukaj. Raz, dwa, trzy. Furia, silny atak. Kilka krótkich. I znowu to samo. Tak jest najłatwiej. Zawsze jesteśmy praktycznie bezpieczni. Już tyle Salamander naprawdę tutaj działa genialnie. Jeszcze właśnie na ziemi podniosłem ostrą rurę na tym ciele. A po jego pokonaniu trzymujemy klucz do chaty slumsów. Ten klucz pasuje właśnie do tej chatki. Mieszkańcy grobowych slumsów są owiani niesławą jako kieszonkowcy i drobni złodzieje. Ta chata może skrywać zgromadzone przez nich skarby. To też warto zapamiętać na przyszłość. Pojawi się tutaj w pewnym momencie jeden NPC i właśnie dzięki niemu zdobędziemy jeszcze ten przedmiot, ale również trzeba pamiętać o tym, że to są kłamcy i złodzieje. Chodzimy teraz na górę. Tutaj znajduje się chatka, już mamy właśnie, widzimy przez okienko skrzynkę, nie możemy się tam chwilowo dostać. A przy samej, tutaj, przy samych workach zgarniamy fragment prolinistego Ergo. No i tą drabiną się na razie nie przejmujemy, wrócimy tutaj dużo później. Idziemy na dół. Przechodzimy teraz na lewo i otwieramy te drzwi. Ponownie nie wchodźcie od razu tak na hura do środka. Mamy jedno truchło, przyciągnijmy linką. I tutaj zaraz po lewej stronie mamy kolejne truchło. I skrzyneczkę. I zgarniamy odporny na korozję przetwornik Belfort Superior. To jest taki sam przetwornik jak ten, który znaleźliśmy wcześniej, tylko jest troszeczkę cięższy, właściwie o 4 jednostki i daje znacznie więcej odporności. 6 jednostek więcej na sam kwas, plus właśnie jeszcze dodatkowo 0,96 na fizyczne. Warto go od razu założyć, jest naprawdę przydatny. Dobra. Tą część mamy całkowicie załatwioną. Możemy iść dalej. Idziemy właśnie tym tunelem, z którego wyskoczyła ta bestia. Tutaj, uwaga, ponownie będzie kilka pułapek. Na początku na górze już widzimy pieseła. Klasycznie możemy rzucić koło zębate. Pięknie. Idziemy dalej. Po lewej stronie jedno truchło, z prawej strony mamy jeszcze jedno. O, trafił mnie naprawdę. Skam! Teraz będziemy powoli właśnie wchodzić na ten most. Tylko uwaga. Na górze kolejne truchło, na dole jeszcze dwa. Klasycznie, koło zębate. No zapraszam, panie kolego. Sam nie wie, gdzie ma iść. I tutaj, jeśli dobrze się przyjrzymy, chociaż ciężko będzie to zauważyć, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie mamy jedno truchło. Jedno już skoczyło na górę. Jak tylko skoczyło, możemy się wycofać. Halo, tutaj jestem. I po lewej jeszcze jedno. Brąc. Teraz możemy zeskoczyć na prawo, na deseczkę. I tutaj zgarniamy fragmentycznego Ergo. I jeszcze niżej. Uwaga, nie spadnijcie tylko do wody. Ta deska się spokojnie nie zarwie, możecie przejść na drugą stronę. I tutaj mam jeszcze ostrze piły. Teraz śmiało możemy wracać na górę. W tym miejscu już teraz widać, zobaczcie, na górze mamy jednego członka tego klanu czarnych królików. A na dole zaraz za bramą znajduje się bestia. Jeśli połączycie w tym momencie kropki, to wiecie, co się stanie. Przygotujmy się. Ta bestia nie jest jakaś super ciężka do pokonania. Jeśli chcecie, możecie całkowicie ją skipnąć, bo to ponownie jest przeciwnik, który
Nie tropi nic ciekawego? Nie daje zbyt dużo ergo? Nie warto z nim walczyć. Mic test 1-2-1-2. We have a schedule update for the intruder. It's time. Tonight! Jeśli chodzi o to bestię, to właśnie ta bestia przede wszystkim będzie chciała nas taranować swoimi rogami. W praktyce możemy cały czas chodzić jej na plecy. Deflektujemy tylko, gdy faktycznie już zdąży się obrócić. Bo klasycznie w tej grze przeciwnicy mają taki dziwny dryg do tego, że mogą się obracać 50 tysięcy razy szybciej niż nasza postać. Staramy się cały czas ją dziobać w plecy. Staramy się okrążać non-stop na plec. Jeśli widzicie, że już nie dacie rady, możecie się po prostu zablokować, najlepiej było to zdeflektować, bo wtedy go odbijemy od siebie, albo możecie jeszcze ewentualnie się wycofać szybko i schować gdzieś za mur jakiś. W tym miejscu na przykład już by was nie dziabnął. Jak skończy szarżować, to podchodzimy do niego. Innej taktyki akurat na niego nie mam. On za szybko się obraca. To jest niewykonalne miejscami. No i zobaczcie. Katalizator baśni. Księżycowy kamień, nowy okrąg gwiazdy. I to też miałem po prostu szczęście. No i oczywiście pan Królik również stąd całkowicie uciekł w tym momencie. Spotkamy go troszeczkę później. Wbijamy do fortu. Zaraz po prawej stronie przy beczkach na ciele zgarniamy jeszcze archiwa gazet z biura oddziału czyścicieli. W tym tekście mam opisaną relację pomiędzy Królikiem oraz Lisicą. Tych dwóch tropicieli spotkaliśmy w fabryce Veniniego. Imię celu nieznane. Przynależność czyściciela, kryptonim Kot. Dołączył do grupy jako początkujący tropiciel. Nie wykazuje jednak aktywności w grupie. Wielokrotnie zgłaszany za ignorowanie stopni i zaniedbywanie obowiązków. Nakryty w ostatnim roku na kontaktach z Lisicą, tropicielką odtrąconych. Trwa śledztwo dotyczące wynoszenia przez niego informacji. Nie zareagował jeszcze na te oskarżenia. Dodatkowe informacje Lisica. Imię celu nieznane. Przynależność odtrąceni. Kryptonim Lisica. Podobnie jak w przypadku innych odtrąconych, zakłada się, że została wydziedziczona. Co ciekawe, twierdzi, że Kot to związany z jej rodziną Benkart i zagubiony przyrodni brat. Jeśli powyższa informacja jest prawdziwa, Kot może być szpiegiem odtrąconych. Przesłuchanie będzie nieoficjalne, nie ma zatem ograniczeń odnośnie do stosowanych metod. Te metody też nie były nigdzie opisane, ale jakie były efekty tych metod podczas przesłuchiwania Kota, też poznamy w przyszłości. No i wiemy teraz, że Kot był członkiem czyścicieli, a Lisica była członkiem odtrąconych. Na samym początku Polendina mówił nam właśnie, że ci tropiciele nie lubią się nawzajem. Zawsze ze sobą jakoś tam rywalizowali i mimo iż są z dwóch różnych organizacji, to cały czas ze sobą podróżują i razem załatwiają swoje sprawy. W późniejszej fazie również dowiemy się, kto najczęściej zostawał tropicielem i wtedy też będziemy mogli połączyć po co nieco te wątki. Now, here's a safety reminder for all the malcontents of the Marlon District. A nasty puppet has invaded our territory. Be careful. Króliki wiedzą, że jesteśmy marynetką i że wchodzimy właśnie na ich terytorium. Przed samym wejściem do wieży możemy tutaj po prawej stronie za skrzynkami zebrać zbiornik Legionu. I teraz wejdziemy sobie jeszcze po drabinie na górę. Tutaj zaraz po belce po kolejny przedmiot. Jest to ampułka odporności specjalnej i teraz możemy sobie powolutku schodzić na dół. Tylko tak jak mówię, nie spieszcie się, powolutku. Ustawcie się dobrze, nie spadnijcie tylko na dół. Jest całkiem wysoko. Tutaj zgarniam jeszcze fragment swojego ergo. Cyk, jeszcze niżej. Na kolejną belkę. Tutaj na kamyczek, belka i jesteśmy na samym dole. I mamy kolejny napis na ścianie. Witaj na terytorium Bractwa Czarnych Królików. Pamiętaj, ktokolwiek nie uiści na czas opłaty za protekcję, od razu ląduje w trumnie. A trumna to też jest taki element, który pojawi się w późniejszej fazie, zobaczycie jeszcze. I tym samym, moi drodzy, faktycznie wchodzimy już do samej dzielnicy Malum. Po prawej stronie mamy już królika, mamy również lisicę. Będziemy mogli z nimi załatwić pewną sprawę w przyszłym odcinku. Po lewej stronie również mamy karczmę czerwonego homara. O tym warto zapamiętać, bo tutaj w tej karczmie znajduje się jeden kupiec, który sprzedaje praktycznie wszystko. Praktycznie każdy
przedmiot do rzucania, więc on będzie naszym zaopatrzeniowcem. I też ma całkiem niezłe ceny. Teraz możemy śmiało jeszcze wrócić do hotelu. No jeśli udało nam się zdobyć znak uśmiechniętego królika, to możemy skoczyć do samego Pulcinelli. Mamy opcję o wycenę kolekcji. Znak uśmiechniętego królika. Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlam district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular, and give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Ah, and I see we have new physical records to catalog for the collection. Such effort deserves commensurate reward, don't you think? I otrzymujemy jeszcze przy okazji księżycowy kamień półksiężyca, przez to, że zbieramy wszystkie oczywiście przewodniki oraz płyty. Pulcinel właśnie wspomniał nam o tym czarnym rynku. To jest właśnie ten cały kupiec, który znajduje się w czerwonym homarze. Przy okazji jeszcze mam chwilę, to mogę ulepszyć sobie tą włócznię, bo włócznia będzie naprawdę genialna. Na plus 4 ulepszymy, więcej niestety chwilowo jeszcze nie mogę, bo nie mam żadnych... Mam tylko jeden ten półksiężycowy. Księżycowy kamień półksiężyca. Dlatego nie mogę wyżej ulepszyć. Jeśli chciałbym właśnie w tym momencie, zobaczcie, przerobić rękojeść, to na zaawansowanie potrzebuję dwóch korp. Bo automatycznie skalowanie wskakuje z A na S. I ta włócznia jest naprawdę świetna. Ponownie będziemy mieli dodatkowy element, tym razem jest to element kwasu. To się przyda na przyszły odcinek, do walki z bossem. Jest bardzo szybka, możemy za każdym razem właśnie nakładać sobie na czubek coś zupełnie innego. Całkiem szybki, silny atak. Jeśli naciśniemy klasycznie Y, czy też trójkąt, to mamy wzmocnienie, jeśli chodzi o sam element kwasu. Szybciej go nakładamy. No i jeśli chodzi o blok oraz trójkąt, czy też Y, wykorzystujemy 3 punkty baśni, ale zadajemy naprawdę sporo obrażeń. Ale moi drodzy, z mojej strony to było tyle. Wybaczcie, że ten odcinek jest taki krótki, ale tak jak mówię, nie chciałbym mieszać ze sobą dwóch lokacji, w szczególności, że jeśli teraz pójdziemy do miasteczka, do dzielnicy Malum, to potem jeszcze B-roll, walka z bossem i ten odcinek będzie potem trwał półtorej albo dwie godziny. Tak czy inaczej, z mojej strony to było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie, a ja obecnie żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Cześć.